Pierogi przeznaczone do mrożenia gotujemy tylko chwilę, tylko do momentu wypłynięcia, potem przekładamy je do lodowatej wody, po czym na sito, by odsączyć wodę, po czym na blachę wysmarowaną olejem. Takie pierogi przekładamy oddzielnie do zamrażarki warstwowo, przykładając papierem do pieczenia. Gdy już zamarzną, możesz przełożyć je do woreczka. Thank you.